PiS schował ze strony internetowej projekt konstytucji z 2010 roku, który de facto oznaczał wywrócenie naszego ustroju, wprowadzenie bardzo silnej władzy prezydenckiej, ale przypominam ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim jako prezydentem, oraz wkroczenie z butami władzy wykonawczej we władzę sądowniczą. Teraz dowiadujemy się, że to obywatele mieliby w szerokich konsultacjach, a raczej prawnicy w szerokich konsultacjach pisać od nowa konstytucję. No to trzeba się zdecydować, czy Jarosław Kaczyński wie, czego chce 2 maja, mówiąc tak bardzo mocno o potrzebach zmian, czy też to, co miało miejsce wczoraj, pani rzecznik Beata Mazurek jest tym głosem prawdziwego PiS-u, czyli PiS-u, który nie ma pomysłu na konstytucję, a niestety ustawę zasadniczą chce wykorzystać tylko dla gry politycznej. Proszę mi wierzyć, że nie da się konstytucją kreować rzeczywistości. Pan prezydent Andrzej Duda niestety jest w błędzie i mówiąc o tym, że na przykład konstytucja nie chroni wystarczająco praw osób niepełnosprawnych. Otóż konstytucja nie zabrania na przykład, by prezydent Rzeczpospolitej wraz ze swoim obozem politycznym dokonał takich zmian ustawodawczych, by jeszcze bardziej wzmocnić prawa osób niepełnosprawnych. Konstytucja nie będzie remedium na to, że Polacy żyją dłużej, że muszą dłużej pracować, bo w innym przypadku emerytury będą głodowe i nie będą zapewniały nawet minimum egzystencji. Konstytucja nie spowoduje, że Polacy nagle zaczną mieć więcej dzieci, bo od tego jest rozważna polityka prorodzinna, a nie populistyczne i socjalne 500+. Dlatego nie można mamić opinii publicznej, twierdząc, że zmiana konstytucji w jakiś sposób poprawi codzienne życie Polaków. To niestety nie jest tak, że zapisy prawne mogą zmienić rzeczywistość.